Dzisiaj trochę o obietnicy, którą Pan składa, ale także w kontekście zaproszenia nas, żebyśmy zobaczyli, jak tę obietnicę możemy realizować w naszym życiu. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dzisiaj, gdy przychodzimy do Ciebie w tę oktawę Twojej uroczystości, zawierzamy Tobie po raz kolejny nasze życie, nasze sprawy, zawierzamy także wszystko to, co wynika z relacji z Tobą, z czym sobie nie radzimy, bo przecież my chcemy wchodzić w głębie tej relacji, byś Ty mógł nas uzdrawiać i przemieniać. Ty powiedziałeś: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. W jakikolwiek sposób przychodzimy do Ciebie, Ty dotrzymujesz obietnicy, Ty dotrzymujesz słowa, bo chcesz, aby Twoja łaska rozlewała się na nas i przez nas. Daj nam, Panie, tak zobaczyć dzisiejsze słowo. Daj nam, Panie, tak dzisiaj przyjąć to wszystko, co pragniesz czynić. Jako jedyny Zbawiciel i Pan. Amen. Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, której nie odwoła. Zrodzone z Ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obietnica złożona przez Boga Dawidowi. Jakaż to obietnica? Zrodzone z Ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie. Oczywiście, kiedy prześledzimy te wszystkie obietnice w kontekście szerszym, tych setek obietnic, jak mówi Josh McDowell, w kontekście zapowiedzi przyjścia Mesjasza na świat i tego wszystkiego, co Mesjasz ma przyjąć i uczynić, jako ten, który uniża samego siebie, stawszy się w tym, co zewnętrzne, podobny do nas, to ta obietnica troszeczkę inaczej wygląda, pokazując tak naprawdę ogromną miłość Pana Boga do człowieka i to, że Bóg próbuje wszelkimi możliwymi sposobami ratować nas z grzechu, pokazując, że jest gotowy dać swojego Syna, który to Syn jest gotowy, jak czytamy w Ewangelii, sam podjąć misję, bo nikt mu tej misji nie nakazuje podjąć. No właśnie. Potomstwo zrodzone posadzę na tronie. Gdybyśmy porównali inne fragmenty do tego psalmu, który dzisiaj cytujemy w liturgii, to zobaczylibyśmy, jak bardzo Jezus wypełnia tę obietnicę, stając naprzeciw tych wszystkich, którzy zarzucają Mu to, kim według nich On nie jest. Za który z dobrych czynów chcecie mnie ukamienować? Za żaden. Za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz się równym Bogu. O, i tu już jest pewna podpowiedź. Jak to? Żydzi mają problem z uznaniem bóstwa Jezusa. To, że celebrowaliśmy w ostatnią niedzielę uroczystość Trójcy Świętej, uroczystość Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, to właśnie po to, żeby oddać chwałę Bogu przez Jezusa w Duchu Świętym wobec tego, co On przyniósł i objawił. By ziściły się te wszystkie rzeczy, których zapowiedzi mamy nie tylko w tym psalmie, który dzisiaj czytamy w liturgii, ale także w innych psalmach. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych nieprzyjaciół podnóżkiem stóp Twoich. To przecież konkretny psalm pokazujący, o co w tym wszystkim chodzi. Żydzi mieli problem dlatego, że o Jezusie krążyły najróżniejsze opinie. Co to były za opinie? No, między innymi te, które mówiły o tym, że On się narodził z nierządu. Myśmy się nie narodzili z nierządu. Co musiała przeżywać Maryja, kiedy takie opinie krążyło o jej synie, o jej synu, o niej samej, o Józefie. W jaki sposób do tego podchodziła Święta Rodzina w kontekście tego oskarżenia, które ciągnęło się za nimi przez całe życie od pewnych środowisk, które tak naprawdę powodowały, że Jezusa niektórzy przestawali słuchać, no bo jak można słuchać kogoś, kto urodził się z nieprawego łoża? Echo Ewangelii jest tak mocne, że przestaje być echem i staje się słowem. Echo tamtych wydarzeń, powrotu Maryi z Ain Karem w stanie błogosławionym do Nazaretu. No i widzimy, że Bóg spełnia obietnicę. Przedziwnie to wszystko poukładał, dlatego że mógł zbawić nas zupełnie inaczej. Mógł pokazać zupełnie z innej strony no, to, co dla człowieka przygotował w kontekście Jego miłości do nas. A jednak wybrał właśnie ten sposób. Przyjście na świat w osobie, w ciele ludzkim. Rezygnacji z korzystania, by być na równi z Bogiem. Myślę tutaj o Jezusie, jak napisał święty Paweł. Ogołacając samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, mógł jednym tchnieniem ust zmiażdżyć wszystkich tych, którzy mu złorzeczyli, którzy krzywo mówili, którzy tysiące rzeczy robili wbrew temu wszystkiemu, co było jego misją. To jest dla nas dopiero niesamowity znak. Niesamowity znak miłości, powiedzmy sobie wprost. No właśnie. Rodzi się takie pytanie, co to dla nas oznacza w kontekście tego dzisiejszego słowa, zapowiedzi, bo przecież pierwsze czytanie, nieco dłuższe, pokazujące tak naprawdę królowanie w pewien sposób. Wiele fragmentów w Starym Testamencie zapowiada właśnie królowanie i ten bardzo istotny moment, kiedy Jezus przychodzi, kiedy Jezus działa, kiedy Jezus potem odchodząc zasiada jako król, jako ten, który no, będzie sądził ludy i narody. Co on dla nas oznacza? Jakie przesłanie możemy z tego wszystkiego zabrać dla siebie? Moi drodzy, myślę, że przede wszystkim to, czego Pan Jezus uczy nas, to jest uniżenie. To jest tak naprawdę umiejętność odpuszczenia, ale nie jeśli chodzi o prawdę i wypieranie się tej prawdy. Jezus nigdy tego nie zrobił. Natomiast Jezus nie rozwiązywał spraw siłowo. Co to znaczy? No, pamiętamy o Grujec. Uleczenie tego, który stracił ucho. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Pamiętamy te momenty, kiedy był przed Ananaszem, od Annasza do Kajfasza, prowadzony i wobec sytuacji, w której został spoliczkowany, jego pytanie, za co mnie bijesz? Oczywiście odpowiedź tych, którzy go uderzyli, tak odpowiadasz arcykapłanowi, tak naprawdę jest ucieczką, no bo musieliby przyznać się do tego, że nie ma podstawy do bicia Jezusa. Czy Jezus w tym momencie nie stanął naprzeciw i nie powiedział: halo, oddam tym samym? To są dość trudne kwestie, no bo jak pogodzić te dwie sprawy? Z jednej strony stawanie w sytuacji, w której człowiek ma prawo bronić się, a z drugiej w sytuacji, w której tak naprawdę jest gotowy na odrzucenie, na to, co przeżył Jezus. Myślę, że każdy z nas, tak jak ma swoją drogę, tak każdego i każdą chce prowadzić Duch Święty bardzo osobiście na tej drodze. W kontekście upodabniania się do Jezusa, bo to jest nasze zadanie. W upodabnianiu się do Jezusa. I wiecie, myślę sobie, że jedną z jedno z przesłań, które, jeżeli tak mogę skonkludować, tak mogę zakończyć to nasze dzisiejsze rozważanie, które możemy wyciągnąć z tego fragmentu, to jest to, żebyśmy nie bali się wzrastać w darach duchowych. W ogóle, żebyśmy się nie bali wchodzić w te dary duchowe, bo to jest królowanie z Chrystusem. Jak wiemy, Jezus czyta serca. Krótko mówiąc, idzie w tę stronę, w której wielu spośród nas jeszcze nigdy nie byli. To znaczy, pamiętamy te momenty, w których do wielu osób zgromadzonych dookoła Niego kieruje słowo, dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach. To są różne fragmenty w Biblii, które pokazują najróżniejsze sytuacje, w których Jezus dokładnie to czyni. Nie chcę ich teraz wszystkich przywoływać. Natomiast co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas pytanie i znalezienie odpowiedzi, czy my jesteśmy w stanie czytać w sercach. Jak to? Czy my jesteśmy w stanie tak stawać w autorytecie, jak stawał w autorytecie, w mocy Ducha Świętego Jezus, by robić to, co Jezus, właśnie w tym wymiarze wspomnianym przeze mnie. Bo to jest zaproszenie od Niego. Po co? By ludzie przyjmowali wiarę. Sytuacja, która miała miejsce na Woodstocku, niektórzy z was tę sytuację doskonale znają. Ksiądz Damian, ojciec Damian Siwicki zaprosił mnie wtedy, żebyśmy się pomodlili nad jednym z chłopaków. I nie zapomnę tego momentu, kiedy modląc się, miałem takie doświadczenie duchowe, że ten człowiek w czasie modlitwy, to doświadczenie przyszło, zabił człowieka. Mnie to zszokowało. Niektórzy z was tę historię znają, no bo bardzo mocne poznanie, jeżeli by to nie było prawdziwe, no to by było co najmniej dziwne upierać się przy tym, bo bardzo szybko można było to zweryfikować. Więc na myśl mi przyszła sytuacja, w której ten chłopak, nad którym modliliśmy się, bił się z jakimś człowiekiem na ringu. Tak go uderzył, że tamten upadł, stracił przytomność i zmarł. I to było moje doświadczenie na modlitwie, kiedy modliliśmy się za tego chłopaka. Po chwili tutaj nastąpiła jakby stopklatka, widziałem jakby drugi obraz, który przychodził na modlitwie, jak ten człowiek idzie do spowiedzi, dostaje rozgrzeszenie, żałuje za ten grzech. I znowu ten moment w tej modlitwie za niego został jakby zatrzymany taką stopklatką. I trzeci moment był szalenie istotny, myślę, szalenie ważny w kontekście tych dwóch pierwszych, dlatego że ten człowiek, tak jakbyśmy się przenieśli do współczesności, tak jakby Pan Jezus stał, oczywiście mówię o takim duchowym wymiarze tej modlitwy, stał obok nas i mówił, powiedz mu, że ja mu wybaczyłem, żeby on sobie wybaczył. Nie zapomnę tego, kiedy wypowiedziałem te wszystkie słowa wobec tego człowieka. Bardzo starałem się dyskretnie to zrobić, nawet zaznaczając i pytając, czy Panu coś mówi, walka tam na ringu, tak wprowadzając go delikatnie. On mówi, że tak. Ja to chcę Panu powiedzieć. I tutaj cała ta historia. Kiedy powiedziałem tą ostatnią odsłonę, słuchajcie, na własne oczy nie widziałem, że tak może się zachowywać ze szczęścia. Człowiek, on skakał, po prostu podskakiwał, krzyczał ze szczęścia, płakał. Sam byłem wzruszony całą tą sytuacją. Dzisiaj żałuję tylko jednej rzeczy. Żałuję, że nie wziąłem od niego numeru telefonu, bo na pewno zadzwoniłbym do niego, prosząc, żeby zaświadczył o tym, żeby dał świadectwo tego, co się stało. On został uwolniony w jednej chwili. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja wierzę, że królowanie z Chrystusem, to znaczy to, co jest znakiem korzystania z mocy, którą On już nam dał. List do Efezjan o tym doskonale mówi w 2 rozdziale od 4 wersetu przez kolejne. On to, co uczynił dla nas, że posadził nas na wyżynach niebieskich, pokazuje, że mamy władzę, której On nam udziela, z której my często nie korzystamy, co powoduje, że tak naprawdę nie przyprowadzamy ludzi do Niego. Tym chciałbym was, kochani, z tym chciałbym was zostawić, jako z taką pewną refleksją. Wstawię oczywiście ten pod filmik, ten fragment z listu do Galatów, żebyśmy sobie go, z listu, przepraszam, do Efezjan, żebyśmy sobie go jeszcze przeczytali, przemedytowali. Ale niech ten tekst dzisiaj będzie właśnie dla nas taką zapowiedzią, takim zaproszeniem do takiej głębszej refleksji. Jak zatem otwierać się na dary duchowe? Jak wchodzić w te dary duchowe? Aby rzeczywiście to słowo nie było tylko słowem o Chrystusie, ale było słowem od Chrystusa dla nas. Z serca was na rozwój każdych darów duchowych, na otwieranie się na dary duchowe, o co tak bardzo prosi i zabiega święty Paweł. Starajcie się o większe dary, szczególnie o dar proroctwa. Szczególnie o dar proroctwa. Już na dar języków nie zwraca aż tak wielkiej uwagi, jak na dar proroctwa. No bo powiedzmy sobie wprost, on mówi o tym, że kiedy my będziemy prorokować w imię Jezusa i będą się działy takie rzeczy, ludzie będą wracali do Kościoła, będą wracali do Jezusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Jezu, daj nam wzrost. Króluj w nas. Subskrybujemy, lajkujemy, no i poczytajcie pod filmikiem. Do zobaczenia.